Szanowni Państwo, witam serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem w serii poświęconej ulom zrobić taki materiał o teksturowaniu troszkę bardziej zaawansowany, niż mieliśmy okazję to do tej pory zobaczyć. Otóż te ule, które wcześniej miałem tutaj przygotowane, które na przykład nazywają się deski teksturowane, o taki na przykład ul z takim trochę starszym drewnem, to nie jest jeszcze to, co chcielibyśmy tak naprawdę mieć, przynajmniej podczas tworzenia naszej takiej eleganckiej wizualizacji ula. Więc pokażę może w tym odcinku, jak można byłoby zrobić taki ul, ale znacznie bardziej stary i jak zmienić te wszystkie tekstury, malując ręcznie pewne syfy, które na nich można zobaczyć, no tak, żeby po prostu ten ul wydawał się dużo starszy. W związku z tym może zacznijmy. Wczytam sobie jako taki punkt wyjściowy już gotowy model, który mieliśmy wcześniej przygotowany i to jest ten z tymi dobrymi UV-kami. To jest ten, o którym wcześniej, zdaje się, tam któryś raz mówiłem i on będzie dołączony też do tutoriala. Dokładnie do tego tutoriala. I teraz nie mamy tutaj żadnego materiału, natomiast wiemy, że mamy zrobione rozwinięcie UV. Jeżeli jestem teraz w trybie edycji i przełączę się do widoku UV przez Shift F10, no to wtedy widać, że to rozwinięcie UV tutaj jest. Ono już jest tak ustawione, jak wydawało mi się, że byłoby dobrze. Czyli starałem się zmaksymalizować ten obszar dostępny dla wysp. No i teraz tak. W tych przypadkach, kiedy to jest dosyć prosta konstrukcja, to nie ma tutaj większego problemu, więc może weźmy sobie ten środkowy element na przykład, największy, którego siatka wygląda w ten sposób. Pokażę. On jest już taki dosyć złożony, jest tutaj sporo różnych elementów i spróbujmy dodać do takiego ula po prostu jakiś materiał, żeby zobaczyć, jak ten materiał będzie grał, jak on się będzie zachowywał na tych elementach ścian tutaj, a potem spróbujemy go zmodyfikować. A więc, żeby takie coś zrobić, potrzebujemy na początku stworzyć nowy materiał. Zaczniemy od tej przykrywki, którą mogę także podnieść do góry o jedną jednostkę, z tym, że wcześniej muszę wcisnąć Ctrl-Shift-Tab i się przełączyć do Increment, tak żeby mieć tutaj możliwość odsunięcia się o jedno duże oczko siatki, które przypuszczam będzie o takie. Teraz mam dostępny ten element ze środka. No i teraz tak, zróbmy nowy materiał. Nowy materiał może się nazywać na przykład Wood. Niech się nazywa Wood, czyli drewno. Albo po prostu nazwiemy go po staropolsku drewno. Dobra. I teraz tak, ten materiał powinien być materiałem, który będzie zawierał teksturę z rysunkiem drewna, tak aby to mogło wydawać się drewniane. Przełączę się od razu z widokiem do widoku Texture. Na razie nic tu ciekawego nie widać. I teraz dodam sobie materiał taki jak drewno. Znaczy drewno już mam, materiał drewna już mam, ale dodam sobie teraz zamiast białego koloru coś takiego jak teksturę. Klikam w ten kropek tutaj. Szukam, gdzie jest Image Texture i ten Image Texture wczytuję sobie z dysku i to będzie jakaś tam tekstura drewna, którą trzymam tutaj w katalogu. No i niech to będzie na przykład Old Wood numer 7, a zresztą zobaczmy na podglądzie, jak te drewna wyglądają. Ściągnąłem przez pewien czas sporo różnych tekstur i chciałem tutaj wybrać taką, która będzie dosyć łagodna, która nie będzie mocno się jakoś afiszować swoim rysunkiem, słojami i tak dalej. Myślę, że ta byłaby dobra. To jest ten Old Wood 7. Dobrze, chciałem go wybrać na początku. I już widzimy, że po wybraniu takiego drewna cała reszta w materiale została zrobiona wcześniej już prawidłowo i w rozwinięciu UV mam odpowiednie drewno, także ten element jest drewniany. Wygląda całkiem spoko, można go zostawić. Tak jak pokazywałem w innym tutorialu, fajną cechą takiego dodawania materiału jest to, że teraz ten materiał mogę dodać do każdej części tego ula. Oczywiście będzie to trzeba za chwilę zmieniać, ale jeżeli to zrobię, to każda część ula zostanie potekturowana tą teksturą drewna. I każda będzie miała jakiś sensowny wygląd. Jak widać tutaj już mam całość, że tak powiem, zapewnioną, zrobioną i dzięki rozwinięciu UV widzę także te wcięcia tutaj. I widzę także, że te słoje drewna elegancko układają się w poziomie, tak jakbym tego oczekiwał po tego typu deskach. Tak to wygląda. No więc ten ul wydaje się już potekturowany i to jest ten nasz pierwszy potekturowany model, który wcześniej mieliśmy w poprzednim tutorialu. Natomiast teraz chciałbym, żeby te wszystkie elementy były znacznie gorsze, żeby były znacznie brzydsze i żeby po prostu wyglądały na znacznie starsze. W związku z tym muszę zrobić coś z tą teksturą, która jest na tych elementach i odpowiednio ją postarzyć. Zapiszmy może w takim razie ten plik jako ul i tutaj będzie langrota, segmenty, to mogę już wszystko wywalić, albo zostawię segmenty i tutaj będzie teksturowany.
stary, na przykład. Tak sobie go nazwę. Teraz jak już mam odpowiednią nazwę pliku, mogę zawsze przez Ctrl S zapisać, aby nie stracić, w razie gdyby Blender nagle postanowił zwisnąć. I teraz zaczynamy od na przykład tego wierzchołka. Przełączę się może do trybu UV Editing i dostosuję sobie ten widok troszeczkę. Widać, że w tym modelu już mam zapisany tutaj jeden z paneli, ale będę potrzebował także, przypuszczam, przez jakiś czas przynajmniej edytora nodów. Edytor nodów Shift F3, w razie gdyby ktoś zapomniał. I tutaj mam ten mój prosty materiał, który jest nałożony teraz na wszystkie elementy tego ula. Wszystkie, jak jeden. Każdy z tych materiałów tutaj jest dokładnie taki sam. Co zresztą widać, jeżeli kliknę na przykład w panel z materiałami i się przyjrzę tej szóstce tutaj. Jest sześć elementów, które ten materiał są teraz w stanie pokazać, posiadają ten materiał. No i jest ich tu po prostu sześć. I teraz, gdybym chciał zmienić ten materiał w jakiśkolwiek sposób na pokrywie, to musiałbym na początku stworzyć kopię tego materiału po to, żeby można było robić eksperymenty z tą teksturą tutaj. A więc robię kopię, wciskając ten numerek 6. Zrobiła mi się kopia drewno 001 i niech taka nazwa zostanie, dlatego że to jest pierwszy element w tym ulu, później będzie drugi, trzeci i mam nadzieję, że do samego dołu możemy zejść. I teraz ten materiał, ponieważ jest już skopiowany, on leży sobie obok tego drugiego. Ten poprzedni ma 6 elementów teraz, ponieważ razem z pokrywą jest ich 6, a teraz jak wybiorę tutaj drewno, to widzę, że każdy z tych elementów pokazuje mi, że tylko 5 odbiorców jest. No nieważne. Teraz tak. Ponieważ jest to kopia, to mogę zrobić sobie tutaj w nodach zupełnie nowy nod z zupełnie nowym drewnem, które nie powinno nazywać się Oldwood 7, bo to jest oryginalny plik graficzny, tylko powinniśmy użyć tutaj jakiegoś nowego pliku, który będzie po prostu zrobiony przez nas. A więc wrócę na chwilę do rozwinięcia UV. Jestem w trybie edycji, zaznaczyłem wszystko. Tutaj nie widać, żeby cokolwiek istniało. I teraz w edytorze UV zrobię sobie nowy plik graficzny, korzystając z tego właśnie rozwinięcia. Naciskam New, nazwę sobie to na przykład Wood 1, ponieważ materiał to jest drewno 001, mogę nawet nazwać tak samo drewno 001, na przykład w ten sposób. I celowo zostawię tutaj rozdzielczość 1024x1024, żeby to był kwadrat. Oryginalnie ta tekstura jest znacznie większa, ona ma coś tam około paru tysięcy na parę tysięcy pikseli. Ale ja bym chciał mieć tutaj 1024x1024 i jednocześnie pokażę, jak można ten materiał, który jest na pokrywie, przepisać w to miejsce, tak żeby on tutaj po prostu był. Włączmy sobie też dla celów poglądowych, na przykład Color Grid. Wyłączę alfa, bo nie będzie potrzebne. No i teraz nacisnę guzik OK. To mi utworzyło elegancką teksturę, której na razie tutaj nie widać. No i jest oczywiste, że jej nie będzie widać, ponieważ teraz ten materiał na pokrywie wykorzystuje teksturę, która jest w tych nodach wybrana jako Old Wood. Ale jeżeli wezmę sobie stąd teksturę, która nazywa się drewno 001, to wtedy Cycles od razu mi tą teksturę tutaj pokaże. Widać, że jest ona lekko rozciągnięta, więc proporcje nie są jakieś takie super, ale podczas malowania nie będzie to miało znaczenia dla nas. Także na razie może to tak zostać. I teraz tak, to jest moja nowa tekstura. Chciałbym, aby ta tekstura w tym miejscu właśnie była z tego drewna zrobiona. Ale na początku musiałem to drewno jakoś tutaj umieścić, jakoś je namalować. Mógłbym oczywiście wczytać sobie tutaj nowy obrazek z drewnem, zmienić jego nazwę i się cieszyć, że mam drewno 001 skopiowane. Ale mogę również zmusić Blendera do tego, aby mi teksturę drewna na tym obrazku namalował, korzystając z tej wysoko rozdzielczej tekstury i jakby ściskając piksele w ten nisko rozdzielczy obrazek. To jest tylko 1000 pikseli tutaj. A więc aby takie coś zrobić, potrzebuję wrócić na chwilę do edytora nodów i potrzebuję zrobić sobie drugi taki obrazek, jak ten, który mam tutaj. Więc zrobię jego kopię. I teraz ważne jest to, co w tych nodach jest wybrane. Jeżeli jest aktywny nod, w którym jest moja tekstura, tak jak to jest w tej chwili, i wybiorę sobie w tym nodzie teksturę, która jest reprezentowana przez obrazek drewna, to jest ten Oldwood 7, to w tym momencie po kliknięciu w ten nod, Cycles aktualizuje mi widok i pokazuje na podglądzie tą właśnie teksturę. Natomiast, żeby tą teksturę w tej chwili przepisać do tego obrazka, który jest w tym miejscu tutaj, potrzebuję tak naprawdę mieć zaznaczony ten nod i użyć operacji, która nazywa się Bake. A więc spróbujmy to zrobić. Materiał na moim obiekcie jest tak naprawdę tym Image Texture. To jest ten materiał, to jest ten Old Wood. I on w podglądzie wygląda w ten sposób. To jest prawdziwe drewno, tak jak widzimy. Jest teraz dosyć ciemny ten podgląd, bo nie mam tutaj jakiegoś źródła światła silnego.
ale jeżeli kliknę w to miejsce, to zaznaczenie tego noda w podglądzie nic nie zmienia. Jeżeli wezmę sobie teraz na przykład material stąd, również nie widzę tutaj żadnej konkretnej zmiany. Także ten tryb texture pokazuje mi tak naprawdę tylko teksturę wybraną w edytorze i mogę zobaczyć ją od razu na podglądzie. Natomiast jeżeli wybiorę sobie ten tryb materiał, to wtedy widzę końcowy materiał w takiej postaci, w jakiej Blender jest w stanie go pokazać. I teraz korzystając z tego podglądu, co nie ma w zasadzie większego znaczenia, ale również z tego materiału, który ma tego noda z teksturą drewna podłączoną do diffusa, mogę wypalić ten materiał, znaczy ten obrazek na tym obrazku, łącznie ze zmianą rozdzielczości i masą różnych innych parametrów, na przykład takich jak aspekt. Żeby to zrobić, klikam w zakładkę Render, która jest w panelach po prawej stronie, zamykam wszystko wciskając klawisz A i ciągnąc myszą w dół, klawisz A otwiera lub zamyka te panele i teraz znajduję sobie panel, który nazywa się Bake. W tej wersji Blendera, którą tutaj mam, to jest 2.77, taka deweloperska, stary numer tutaj jeszcze jest, jest uproszczony ten panel z bejkowaniem do Cycles. W poprzedniej wersji 2.76 moglibyście zobaczyć, że tutaj jest bardzo wiele różnych typów bejka. Na przykład Diffuse Direct, Diffuse Indirect, Diffuse Color i tak dalej. I każdy z tych pasów tak naprawdę ma swoje trzy reprezentacje. W tej wersji zostało to uporządkowane troszeczkę i uproszczone jednocześnie, dlatego tutaj jest tylko zwykły pas do wyboru, taki jak Diffuse i nic więcej. Ale jeżeli wybiorę sobie ten pas Diffuse, to jest mój kolor tej powierzchni, to mogę wtedy wybrać, co tak naprawdę chcę wypalać. Na przykład Direct, albo Indirect, albo Color. I w tym przypadku chciałbym wypalić na tym nowym obrazku tylko i wyłącznie kolor, a więc klikam w ten guzik. Nie potrzebuję Direct ani Indirect, ponieważ one odpowiadają za interakcję materiału ze światłem. I one są światłem tak naprawdę. Mnie interesuje tylko kolor tego materiału, nic więcej, nie światło. I teraz, ponieważ rozwinięcie UV, które tutaj mam, jest takie dosyć, zobaczcie, ciasno upakowane, mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pikseli różnicy między obiektami, to może rozsądnie byłoby ograniczyć troszeczkę kolor spill, który jest tutaj określony poprzez ten margines. Ten margines tutaj to jest tak naprawdę ilość kolorów, które się rozleją poza rozwinięcie UV, a więc które wyjdą poza brzegi tych moich siatek. Ustawię tutaj 5. 5 to będzie wystarczająca ilość na tego typu kształt, łącznie z tymi ukośnymi liniami, żeby nie było żadnych dziwnych artefaktów. To wystarczy. I teraz jak wybrałem już Diffuse, wybrałem sobie kolor, to pozostaje mi tylko przy tym setupie upewnić się na 100%, że mam zaznaczony ten nod. On musi być zaznaczony, trzeba go kliknąć raz. Jeżeli tego nie zrobię, albo co gorsza, zaznaczę ten nodzik, to w tym momencie bake odbędzie się na tym obrazku. W edytorze UV teraz go nie widać, ale gdybym go sobie tu wyświetlił, to on zostanie zniszczony. Będzie nadpisany czymś tam i oczywiście nie będzie wyglądał tak samo. A więc zaznaczam ten nod. Mogę także włączyć tutaj clear. Ok, to nie ma problemu. Jeżeli zrobiłem ten obrazek skanałem alfa, to clear spowoduje, że obrazek stanie się przezroczysty, a potem wciskam guzik bake. Bam! I widać od razu, że obrazek został wyczyszczony i to jest ten właściwy, ponieważ nazywa się drewno 001, a jednocześnie tu mam nowy pasek postępu. To jest jeden z nowych feature'ów, który dodano do Blendera 2.77 i widzimy również, ile czasu pozostało do końca. Trwało to dość krótko, ponieważ wybrałem tutaj, a raczej utworzyłem obrazek o niewielkiej rozdzielczości. Gdyby to było 2000x2000 albo 4000x4000, to musiałem poczekać nawet dobrych parę minut. A przecież nagrywam teraz jednocześnie ten tutorial, więc mój laptop nie jest zbyt silny i trudno by to było ogarnąć. Tak czy inaczej, mam teraz obrazek przygotowany i to będzie moja faktyczna tekstura. Widzimy też przy okazji, jak działa tutaj to ten margin, ten margines, ten color spill tak zwany. Więc wszystko ładnie się wypaliło i teraz mam skonwertowaną teksturę o wysokiej rozdzielczości, taką, która była tutaj, ten Old Wood. Jego rozdzielczość, wcisnę N, to jest, zaraz popatrzymy, Display Image, to jest 3264x2448 i to wszystko zostało zmniejszone teraz do 1000x1000, tak pi razy oko. Teraz mogę robić z tą teksturą wszystko, co będę chciał, czyli nie jestem w zasadzie zagrożony tym, że nadpiszę albo zamaluję, zagryzmolę tą starą teksturę, tylko będę sobie pracował na takiej kopii, która i tak już jest dopasowana do mojego obiektu piksel do piksela. A więc, jeżeli chciałbym teraz cokolwiek robić z tą teksturą, to mogę na przykład wywalić ten nod, w którym była stara tekstura i podłączyć zamiast niego tą teksturę, którą teraz przygotowałem, ten drewno 001.
I to jest pierwszy krok, który mogę tutaj spokojnie sobie zrobić. Teraz jest tutaj kilka rzeczy, które mogę jakby zrobić następnych. To znaczy, chciałbym teraz użyć na przykład jakiejś innej tekstury drewna i za pomocą tej drugiej tekstury pomalować po tej teksturze, aby dodać jakieś takie ciemne miejsca, jakieś plamy, glony i tego typu rzeczy. Żeby to zrobić, potrzebuję się przełączyć do jakiegoś lepszego widoku, bo tutaj mi się już narobiło tych obszarów, więc wrócę do widoku default. Widok default pokazuje mi ten materiał w podglądzie, wszystko jest dobrze. Mogę wcisnąć teraz znak dzielenia na klawiaturze numerycznej, żeby przejść do widoku lokalnego. Może zamknę ten panel, który był tutaj i wybiorę sobie tryb malowania tekstur, czyli Texture Paint. W tym trybie, o którym już parę razy miałem okazję mówić, możemy malować tekstury, na przykład w ten sposób. Oczywiście teraz cofnę przez Ctrl-Z i aby malować w jakiś sensowny sposób, nie takie gryzmoły, potrzebuję mieć otwarty panel z narzędziami. I w tym panelu mam tutaj różne rzeczy. Przede wszystkim mam ustawienia mojego narzędzia. Mam kilka narzędzi w formie takich ładnych ikonek. To są różne pędzle. Mogę sobie także własne pędzle zrobić za pomocą czegoś takiego jak Options tutaj i czegoś takiego jak Appearance. Custom icon mogę sobie wybrać i tak dalej. Nieważne, kiedyś o tym mówiłem, z tym, że wtedy interfejs Blendera był troszkę inny i nie było tych tabów tutaj. A zamiast tabów mieliśmy tylko po prostu takie małe podpanele. Ale kiedyś o tym wspominałem. Teraz, żeby malować tutaj, potrzebujemy zrobić sobie coś takiego. Na początku ustawię sobie ten element na przykład w widoku z góry. To jest top, ortograficzny widok. I teraz mógłbym malować, ale żeby malować, potrzebuję czegoś do malowania, więc chciałbym na początku pokazać Wam, jak można zrobić sobie bardzo prostą teksturę do malowania. Ponieważ teraz mógłbym malować na przykład tym pędzlem na biało, zresztą to jest spoko, ale jest to zbyt jednolite i nie daje mi dobrych efektów. Mogę także wziąć pen i za pomocą pena spróbować pomalować pewne rzeczy. Dzięki temu mam możliwość sterowania siłą nacisku tutaj. A więc mogę bardzo delikatnie smarować tabletem i będę miał takie delikatne rysunki, albo przycisnąć go i będę miał bardziej wyraźne. To oczywiście zwiększa moje możliwości, ale to też nie jest dokładnie to, co bym chciał tutaj zrobić. Mogę także zrobić coś takiego, że ten biały kolor zacznę odejmować za pomocą operacji Subtract. Powiększę to może troszkę, żeby to było na jakichś małych wyświetlaczach lepiej widoczne. Więc jeżeli wezmę sobie Subtract, to będę odejmował teraz biały kolor od tego obrazu. Na skutek tego ten obraz zacznie się robić znacznie ciemniejszy. To jest dobry sposób na to, żeby zrobić tutaj jakieś plamy. Oczywiście muszę być przy tym bardzo delikatny, ponieważ nawet przy tablecie ten kolor jest łapany bardzo szybko. A więc jedyne co mi pozostaje tutaj, to zmniejszyć siłę tego pędzla, na przykład do 0,1, włączyć Accumulate. Mogę nawet dać tutaj jeszcze mniej, na przykład 0,029. To jest bardzo słaby pędzel, ale on się będzie sumował, czyli jak będę smyrał myszką w jednym miejscu, to będzie mi się ten obszar robił coraz ciemniejszy, tak jak widzimy tutaj. Oczywiście teraz znowuż cofnę. Tego typu ślady na drewnie przypominają troszeczkę wypalanie za pomocą soczewki, ale mogę delikatnie popróbować niektóre rzeczy tutaj podotykać za pomocą mojego tabletu. To jest zwykły Wacom Beer jakiś. Można w ten sposób się pobawić i delikatnie przyciemnić niektóre fragmenty drzewa. Jeżeli chcecie zmniejszyć rodzaj pędzla, to zwykle na klawiaturze naciskało się klawisz F i można było ruszyć myszką. Natomiast istnieje także inny skrót klawiszowy na to, który się przydaje wtedy, kiedy korzystacie z tabletu. To są nawiasy kwadratowe. Za pomocą nawiasów kwadratowych mogę zmniejszyć wygląd swojego pióra i rysować takie dosyć drobne detale nawet. To jest całkiem spoko metoda, pozwalająca mi podkreślić pewien rysunek, który mam w tym drewnie, a jednocześnie nie muszę się tak bardzo przejmować tym, że nadpiszę coś, czy pomam scrollę za mocno. Zawsze mogę wcisnąć Ctrl-Z, jeżeli za daleko nie zajechałem z tymi zmianami, no i dzięki temu będę miał jakieś tam inne możliwości cofnięcia. Teraz tak. To jest oczywiście mnóstwo pracochłonnej roboty i graficy zasadniczo, ci, którzy lubią rysować, mogą się pobawić z tym, spędzić na przykład 2 dni i taką teksturę elegancko sobie namalować. Ja jednak chciałbym pociągnąć to troszeczkę szybciej i nie siedzieć tu z nami przez 2 dni, ponieważ pewnie byłoby ciężko wytrzymać ze mną gadającym tak długo. Swoją drogą, nikt nie zrobił jeszcze 10-godzinnej wersji tutoriala. Tak czy inaczej, chciałbym teraz zrobić coś innego. Zamiast korzystania z takich dodatkowych możliwości, jak to rysowanie piórkiem, smyranie po jakichś kreseczkach, robienie detali, pociągniemy po całości i załadujemy sobie do blendera inną teksturę drewna. Żeby to zrobić, potrzebuję mieć te panele tutaj. To jest texture. Ten panel
służy do rysowania za pomocą innych tekstur i on może pozwolić mi zrobić bardzo fajny wygląd postarzonego drewna. Jeżeli tu kliknę, widzę, że na razie żadnej tekstury nie mam. Teraz troszeczkę pomniejszę, żeby to okno było takie, żeby się mieściło. No i żeby zrobić nową teksturę, po prostu klikam guzik New. Klik, zrobiła się. I to może być moja pierwsza tekstura, którą nazwę sobie na przykład starość. No tak po prostu melodramatycznie. Oczywiście tą teksturą nic nie będę malował. Nawet jeżeli teraz spróbuję powiększyć pędzel, zwiększę jego siłę na przykład do 0,6. Widać, że jeżeli teraz cokolwiek tu robię, on nic nie robi. To dlatego, że mam teraz ustawiony tryb subtract, czyli odejmowanie, a sama tekstura jest czarna, a więc odejmuję 0 i dlatego nic się tutaj nie zmienia. Gdybym miał coś na tej teksturze, to wtedy, gdyby tu były jasne miejsca, to one by się odejmowały silniej od tego obrazka i w efekcie dostałbym jakiś nowy rysunek. A żeby załadować taką teksturę tutaj prawdziwą, żeby zrobić tu obrazek jakiś, potrzebuję kliknąć w zakładkę z teksturami i to jest być może pierwszy raz, kiedy tak dokładniej tłumaczę, o co chodzi w teksturach w Cycles, ponieważ one mają zupełnie inne działanie w tym panelu niż to, co przyzwyczailiśmy się widzieć w Blender Render tutaj. A więc w panelu tekstur tu mogę opracowywać i ustawiać własności tekstur, których Cycles będzie używał w różnych kontekstach. I ten kontekst jest dany tutaj, w tej liście rozwijanej. Mam teraz możliwe trzy konteksty. Image Texture, czyli używanie do obrazka tej tekstury, albo Brush. I Brush ma takie dwie tekstury. Jedną z nich właśnie zdefiniowałem i to jest tekstura o nazwie starość. To jest dokładnie ta, którą tu wybrałem po tej stronie. I teraz wyjaśnia się, dlaczego to jest pusty obrazek. Czarny. Po prostu jest to image or movie, ale nie jest jeszcze wczytany. Jeżeli chciałbym, mogę wybrać sobie z listy obrazków taki, który już mam, na przykład ten JPEG i rysować planem architektonicznym. Z tym, że on się tutaj nie pojawia, z jakiegoś powodu nie został pokazany. Być może nie jest prawidłowy ten obrazek, więc mogę go stąd wywalić. Zamiast tego spróbuję wczytać jakiś obrazek z dysku. A więc wybieram sobie tekst. I teraz poszukam jakiejś tekstury, która wygląda na naprawdę poważnie zniszczoną. No i pierwsza, która mi się rzuca w oczy, to jest na przykład taka. To jest Old Wood 1. Pochodzi ze strony z darmowymi teksturami. Wczytam ją sobie tutaj i teraz zobaczcie, pojawiła się również w tym podglądzie. I teraz, jeżeli wezmę sobie swój pędzel i przejadę po całości, to w trybie odejmowania natychmiast pojawiają się takie strasznie brzydkie, postarzone deski. One oczywiście pochodzą z tej mojej tekstury. Cofnę teraz. Jeżeli wezmę sobie tryb o nazwie Add, to zamiast przyciemniać, będę dodawał. I teraz tylko to, co jest jaśniejsze w zasadzie, będzie mi się tutaj pojawiało. Więc to jest dobry motyw, żeby zrobić na przykład takie wrażenie malowanego drewna albo czegoś podobnego, które zostało już troszeczkę tak nadgryzione przez czas. No, powiedzmy sobie, że mogłoby to jakoś tak wyglądać. Oczywiście tego też nie chcę tutaj, ale pokazuję po prostu możliwości. Możemy też skopiować kolor. Wybieram sobie z tych operacji pędzla na przykład coś takiego jak kolor. I teraz ciągnę kolorem. I ten kolor z tamtego drewna zaczyna mi się tutaj natychmiast kopiować, ale jednocześnie pozostaje mi cały rysunek słojów, który mam spod spodu. A więc powstaje mi taki jakby taka mikstura, powiedzmy sobie, do tego mojego obrazka. Widać też, że pojawia się taki pewien powtarzalny wzór. Na przykład tu jest przerwa, tu jest przerwa, tu jest przerwa. I to się wiąże z tym, że ten obrazek z mojej tekstury powtarza się na tym obrazku tutaj, na tym modelu. To dlatego, że mam tutaj brush mapping ustawiony jako tiled, czyli kafelkowy. I teraz wielkość tego kafelkowania jest możliwa łatwo do określenia za pomocą parametru size, który jest poniżej. A więc jeżeli size na przykład zrobię 5, zauważcie jak to robię, klikam lewym klawiszem w ten pierwszy x-owy slider przy parametrze size, a później ciągnę myszką pionowo w dół, zaznaczając pozostałe dwa slidery. W efekcie trzy z nich są zaznaczone, jeżeli je puszczę teraz, to mogę pisać we wszystkich trzech jednocześnie. Wpiszę tu 5 i dam Enter. Dzięki temu zmieniam od razu wszystkie trzy parametry naraz. Jeżeli teraz będę robił coś z tą teksturą, to zobaczymy taką bardzo drobną mozaikę. Będzie to lepiej widać, jeżeli wybiorę sobie tutaj na przykład substrat. Jak widać teraz, pojawia się taki wyraźny wzorek, który maskuje mi bardzo dobrze moje słoje. I to jest właśnie moja tekstura ułożona jedna obok drugiej. To są te tile, to są kafelki. Jeżeli tutaj było jeden, to miałem wcześniej ten wzorek troszeczkę taki większy. I teraz sterując tym rozmiarem,
mogę doprowadzić do sytuacji, w której będę miał to na przykład wpisane 0,1, a więc cała ta tekstura będzie 10 razy większa. Jeżeli rozciągam pędzel, to czasami mogę ją zobaczyć, ale w tym przypadku ona jest tak jednolita, że nie widać tutaj żadnego rysunku, żadnej podpowiedzi na tym białym obszarze. Czyli teraz będę malował, no to trafię na takie, powiedzmy sobie, deski, które są dość mocno podniszczone i tak się złożyło, że akurat ten tile nie wyszedł całkiem idealnie odpowiedniej wielkości. Widać tutaj taką granicę. I teraz mogę spróbować cofnąć oczywiście i przesunąć delikatnie początek tej tekstury o 1/10 jednostki na x. Teraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Teraz wydaje się, że to przesunięcie być może jest już troszeczkę bardziej w prawą stronę, a więc przesuńmy jeszcze bardziej. Zobaczmy, co będzie teraz. O, widzę, że to nie jest w tą stronę, więc trzeba by było chyba pociągnąć przeciwną. Damy tutaj na minus na przykład 0,5. Zobaczymy, co teraz. Wygląda na to, że przesunięcie na x się załatwiło tutaj sprawę i teraz nie będę miał już w pionie jakiegoś takiego zygzaka. Chociaż wydaje mi się, że tutaj został jakiś malutki cypek. Więc można by było ewentualnie cofnąć i dać tutaj minus 51. I zobaczymy, czy teraz też coś będzie, czy nie. Teraz wydaje się, że jest w porządku. Więc w ten sposób można manipulować swoim pędzlem i swoją teksturą. No i teraz pozostaje tylko nanieść ją w mądry sposób, tak aby to nie była totalna destrukcja tego obrazu. A więc w tym przypadku ten mój operator Substract działa tak intensywnie i tak mocno, że zamazuje mi całkowicie rysunek mojej poprzedniej tekstury, a więc nie ma sensu w zasadzie korzystać z niej w takim mocnym układzie. To, co mógłbym zrobić tutaj, to przede wszystkim zmniejszyć siłę działania pędzla i bardzo, bardzo delikatnie próbować w niektórych miejscach nałożyć ją, tak żeby to stworzyło mi taki ładny rysunek. I proszę też zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Teraz powiększyłem troszeczkę swój model i podczas powiększania tego modelu tutaj pojawiła się znowu pionowa kreska związana z stylingiem tej tekstury i z tym, że ona jest ustawiona teraz w taki, a nie w inny sposób. Może ustawię ją na 0 i dam jej rozmiar 1, żeby było tak jak na samym początku, ale spróbujemy wybrać sobie troszeczkę inny rodzaj mapowania pędzla. Mógłbym wziąć na przykład stąd View Plane. To jest troszeczkę inny rodzaj mapowania, który powoduje, że w tym momencie jakby całą tą teksturą smaruje po obrazie. Jeżeli zrobię trochę silniejszy pędzel, to zobaczymy, że no, tutaj to jest zdecydowanie już za silny. Może gdzieś tak na 0,30. Widzimy, że tutaj nie pojawia się już taki wzorek jak wcześniej. Po prostu rozsmarowuje mi się cała ta tekstura, tak jak to był mój pędzel. I teraz to jest mój kształt, którym rysuję. Jeżeli miałbym tutaj na przykład pojedynczych kilka kresek, to te kreski działałyby jak mój pędzel. W tym przypadku jest tu bardzo dużo pikseli, taka mozaika wręcz i dlatego ten obraz nie jest zbytnio sensownie wyraźny. Więc viewplane przydaje się w takich momentach, kiedy rysuję jakimś detalem, na przykład właśnie jakąś mozaiką, kilkoma plamami, jakąś dziurą albo znaczkiem gwoździa na przykład. Jeżeli wybiorę sobie coś innego, to mogę jeszcze wziąć 3D. 3D będzie działało prawie dobrze. Tłumaczyłem już w innych tutorialach, jak pracować z tego typu pędzlem. Było to na temat rzeźbienia i na temat malowania tekstur. Natomiast tutaj mógłbym wybrać sobie na przykład random. Random powoduje, że ta tekstura również układa się losowo. Gdybym miał tutaj jakiś mały, mozaikowy wzór, to on by się powtarzał. Natomiast to, do czego dążę tak powoli, to jest jeden chyba z najlepszych sposobów malowania tekstury, zwłaszcza w tym przypadku, który nazywa się stencil. Stencil to jest inaczej ołówek lub też taka kaligrafia ołówkowa. I teraz zobaczcie, że jeżeli wezmę swoją mysz na widok 3D, to pojawia mi się taki duch tutaj. Ten duch to jest właśnie moja tekstura. I widzę jej aktualną wielkość teraz. Więc mogę teraz kliknąć prawym klawiszem, prawym, a nie lewym, i tą teksturę mogę przesunąć w dowolne miejsce, tam gdzie będę chciał. Jeżeli wcisnę Shift i prawy klawisz, to mogę tą teksturę łatwo skalować. To jest tekstura, która będzie skalkowana na mój obiekt. To będzie kalkomania. A więc mogę ją rozciągnąć na przykład do takiego rozmiaru. O, ustawić ją na krawędzi gdzieś tutaj. I bardzo słabym pędzlem mogę troszeczkę podmalować tą krawędź tutaj. Minimalnie, jeden raz przeciągając po całości myszą. Jeżeli teraz odsunę prawym klawiszem tą teksturę, to zobaczę, że mój obrazek tutaj zrobił się trochę ciemniejszy, wygląda trochę lepiej. I tak samo mogę zrobić też z miejscem, gdzie jest na przykład łączenie desek. Oczywiście, gdybym takie łączenie desek chciał mieć. Mogę teraz zrobić coś takiego, że kolejny pas tutaj ze środka skopiuję, malując go na przykład w ten sposób.
tak jak teraz, i widać już, że mam tutaj kawałeczek takiego lekko zbucjałego drewna. I to jest właśnie sposób, który chciałem pokazać. To jest chyba jeden z najlepszych sposobów do malowania tekstur. Mogę teraz tutaj podmalować trochę na przykład ten kawałek. Chyba powinienem przesunąć trochę dalej i pojechać jeszcze bardziej, na przykład w ten sposób. Tu już trochę mocno, więc trzeba uważać przy tym, ale mogę to tak zostawić. Także widzę, że teraz na strukturze mojego starego drewna, na mojej teksturze pojawia się dodatkowy rysunek. Trzeba być tu ostrożny. Można także zrobić sobie nową teksturę, pustą, i na tej teksturze malować po prostu tylko te elementy, a później skleić te tekstury razem w nodach. To są już różne możliwości. Natomiast ja tutaj pracuję na gotowej teksturze, której używam jako jedyny wkład do koloru materiału Diffuse. Teraz, jeżeli nie odpowiada mi na przykład ten układ, to mogę go łatwo zmienić. A więc wezmę go sobie tutaj, mogę go z Shiftem przeskalować, ale mogę go też na przykład obrócić. Jeżeli chciałbym go obrócić, to w tym momencie najpierw go przeskaluję tak, aby było odpowiedniej wielkości. Prawy klawisz go przesuwa, ale prawy klawisz z kontrolem może go również obrócić, a więc mogę sobie zrobić lustrzane odbicie na przykład czy coś. Aby obrócić precyzyjnie taką teksturę, mogę wykorzystać ten kąt, który tutaj jest. Teraz to jest 180 stopni z kawałkiem, więc mogę wpisać równo 180, Enter. I teraz mam dokładnie odwróconą tą teksturę, tak jak powinna być. Więc przyciągam teraz z wciśniętym kółkiem myszy i Shiftem swoją pokrywkę, ten mój model. Teraz z Shiftem i prawym klawiszem rozciągam tą teksturę i z prawym klawiszem przesuwam ją gdzieś tutaj. I teraz ciągnę tak ostrożnie, jeden raz, zaczynając spoza obszaru, gdzieś dotąd. I to powoduje, że mam narysowany tutaj następny taki fragment, zobaczcie, takiej przeszarzonej, przyciemnionej strukturki. Elegancka rzecz, naprawdę bardzo przyjemna, bardzo fajna do malowania. Pociągnę tutaj trochę mocniej, żeby to było ciemniejsze. No i oczywiście nie muszę korzystać z myszy przy tym, jeżeli mam tablet, a więc mogę wziąć tablet i starannie każdą taką kreskę namalować, starając się przenieść pewne detale z tego mojego wzorcowego fragmentu tekstury na moje drewno. Wezmę teraz ołówek i spróbuję posmyrać troszeczkę tutaj leciutko. Zobaczymy, co to da. Jeżeli bardziej przycisnę, to w tym momencie odbije się bardziej ta geometria i zobaczmy, jak to wygląda. Jeżeli zabiorę myszkę poza obszar 3D, to ten podgląd znika. Myślę, że tu mogę dać jeszcze kilka takich pociągnięć, delikatnie dodając coraz ciemniejsze kolory. Tak to może wyglądać. To jest całkiem niezłe, ale jeszcze wygląda trochę za dobrze, więc w tym miejscu również byłoby wskazane pociągnięcie na przykład raz po takim drewnie i w tym miejscu również. O tak, już jest lepiej. No i pozostanie mi ta jasna kreska tutaj, która jest oczywiście do wykorzystania i możemy z nią zrobić coś ciekawego. Ale tą jasną kreskę wolałbym pomalować na kolor taki zielonkawy. A więc teraz przychodzi moment, kiedy potrzebuję zmienić swoją teksturę. I mogę to zrobić na różne sposoby. Najpierw ją przeskaluję i ustawię tak, żeby była sobie tutaj spokojnie z boku. Model mogę trochę odsunąć. Zmniejsza też średnicę pędzla. I teraz tak, jeżeli chciałbym zmienić tą teksturę, to mogę zmienić tą teksturę wewnątrz tego okienka starość, po prostu używając tego panelu, który jest po prawej stronie i wczytując stąd inny plik. Wystarczy tylko kliknąć tą ikonkę. Ja jednak dodam nową teksturę tutaj. Wystarczy kliknąć teraz ten plusik. Plus, zrobiłem nową teksturę, która nazywa się od razu Texture. Mogę teraz narysować tutaj, znaczy napisać nazwę grzyby, czyli jakieś takie syfy, które rosną na drewnie. I oczywiście mogę tutaj wczytać teraz nowy rysunek. Przypominam, że to jest znowuż brush, czyli brush, grzyby. Ten kontekst tutaj będzie dla tego konkretnego elementu określony w tym panelu. Jeżeli wybiorę sobie inną teksturę stąd, to ta tekstura w panelu po prawej również się zmieni. Trzeba być tego świadomym. A więc wybieram sobie teraz inny obrazek, wczytując go z tekstur. I tu potrzebuję czegoś z porostami. Na przykład może być to taki obrazek jak ten. Jest świetny, dlatego że zawiera jakieś paskudne grzybory. Nie wiem, czy lubicie grzyby, ale jak chodzicie do lasu, to raczej takich grzybów nie zbieracie, chyba że jesteście jakimiś dziwnymi, powiedzmy sobie, chyba fitofilami, zresztą nieważne. Więc teraz to są grzyby. I te grzyby są tutaj takie troszeczkę ściśnięte. Problem jest taki, że ta tekstura stara się być kwadratowa, ale tekstura, którą wczytałem, była prostokątem i ten aspekt tutaj nie jest wcale taki dobry. Więc jeżeli chciałem mieć rozprostowaną tą teksturę i zdobyć jej prawidłowe proporcje, mogę kliknąć w Image Aspect. Bam! To zmienia aspekt mojego obrazka i teraz on jest już we właściwych proporcjach.
I teraz, gdybym chciał namalować jakiś grzybor tutaj, na przykład w tym ciemnym miejscu, wykwitający elegancko na mojej desce, to przede wszystkim muszę tą deskę sobie powiększyć. Powiększę również teksturę, o, w ten sposób na przykład. I zmniejszę pędzel, po to, aby starannie przegumkować jedno z drugiego. I teraz mam tutaj, pamiętacie, cały czas ten model substrakt wybrany. Zamiast tego mogę wybrać model mix. Jeżeli teraz będę malował tym modelem mix, używając dość dużej siły pędzla, bo chcę skopiować jak najwięcej tej tekstury, to ona mi się będzie kopiowała w taki sposób właśnie, jak tutaj widać. Ok, maluję teraz myszki, używając do tego celu, i to spokojnie się kopiuje, czasami pozostawia mi też czarne dosyć krawędzie koło tego grzyba. Mogę go tak sobie tutaj jakoś przemyszować, kopiując. No i popatrzmy teraz za chwilę, jak skończę, jak on wygląda. Czy on się kopiuje w taki sposób, jaki mi odpowiada, bo to jest właśnie klucz do problemu. Zabieram myszkę z widoku 3D, mogę trochę pomniejszyć swój model. I teraz widzimy, że to wygląda jak biała plama. Niezbyt dobrze się tu komponuje z tym kolorem tekstury. Tekstura w ogóle ma słabe kolory, a wyraźny kontrast tutaj powoduje, że wygląda to dosyć nienaturalnie. W związku z tym cofnę. Teraz powiększę troszeczkę jeszcze raz ten swój element. Chciałbym tutaj może trochę też pomniejszyć teksturę. I teraz to, co mogę zrobić, to oprócz tego, że używam trybu Mix, to mogę wybrać również kolor. I ten kolor będzie używany do jakby podbarwienia tego obrazu przenoszonego z pędzla, z mojej tekstury. Jeśli teraz zacznę malować, to zobaczę, że to jest oczywiście o wiele bardziej zielone. Więc muszę wybrać taki kolor, który będzie odpowiedni dla tego właśnie elementu tutaj. Ja myślę, że to będzie jakiś ciemniejszy zielony. To może być coś takiego na przykład. Jednocześnie widać, że po przemalowaniu ten element staje się dużo ciemniejszy, jeżeli maluję go na drewnie. A więc prawdopodobnie musiałbym zachować tutaj większą ostrożność, daleko większą staranność i zajmie to oczywiście trochę czasu. I aby Was za mocno nie mordować, spróbuję zrobić tylko jeden taki porost na znak, że się da. Ale w tym celu użyję pióra i spróbuję też osłabić troszeczkę siłę pędzla. No i troszeczkę może też zmniejszę promień. I teraz zaczynamy malowanie za pomocą zwykłego piórka. Na początku delikatnie, żeby podłapać tylko te kolory, które tutaj są, tak delikatnie zielonkawe, a później one powinny być spłowiałe, tak jak te porosty w rzeczywistości są. Więc zmienię za chwilę kolor na jakiś inny. I wtedy okaże się też, że może nam się przydać konieczność powrotu do starego koloru, czyli do tego, który już raz używaliśmy. W tym celu mam tutaj takie narzędzie jak gradient. Znaczy nie gradient sorki, tylko jest tutaj taki guzik new. I ten guzik new określa paletę. Ten mój kolor, który teraz mam, mogę dodać do mojej palety, zapamiętując go. Ok? Więc teraz mam coś takiego, że tutaj jest ta paleta wybrana. Ok? Mogę wziąć sobie viewplane, ale nic to nie zmienia. Ciekawe, gdzie ona się podziała. Zaraz pewnie się okaże, że nie kojarzę, jak to zrobić. Ale spoko, ta paleta służy tutaj do wyboru koloru podczas malowania. I żeby ten kolor zapamiętać w tej palecie konkretnej, muszę kliknąć ten plusik tutaj przy kolorze. Sorry, że tego wcześniej nie zauważyłem. Ten kolor został zapamiętany. A więc w każdej chwili mogę do niego wrócić. Zmienię teraz swój kolor na bardziej wyblakły. I również zapamiętam. I mogę teraz tym bardziej wyblakłym kolorem malować sobie centrum tego porostu. On jest tutaj taki, powiedzmy sobie, zielonkawy, dosyć jednolity. W ten sposób możemy popracować. Środek powinien być dosyć żółtawy, więc weźmy sobie taki kolor na przykład, dodajmy go również do palety i jedziemy tutaj z żółtawym kolorem, kopiując piksele jeden po drugim. Jest to mix, a więc kolor będzie się łączył z kolorem, który jest w podłożu i to eleganckie łączenie powinno nam tutaj ładnie pomóc. Teraz wybiorę sobie ten stary zielony kolor, klikając z niego myszą i wrócę tutaj, aby pomalować te zielonkawe krawędzie. Oczywiście one są zbyt zielone, wiem o tym. I dla takich prawdziwych zabaw należałoby ten kolor zdecydowanie skorygować. Więc za mocno tutaj nie chcę przyciskać, aby nie wyszło za ostro. Ale takie brzeszki można tutaj podkolorować na zielono, żeby się chociaż trochę ten porost wyróżniał. Swoją drogą, może ktoś będzie wiedział, jak takie porosty się nazywają. Mają na pewno jakąś ładną, bardzo naukowo brzmiącą łacińską nazwę, którą jeżeli powiecie, to od razu błyśniecie w tłumie, że ohoho, znacie się na botanice, cokolwiek to znaczy, cokolwiek powiedzieliście. Dobra, podmaluję jeszcze trochę,
Zaraz zmienię kolor na ten wyblakły tutaj. Malujemy po środku. I teraz można byłoby jeszcze się pobawić w jakiegoś grafika i ewentualnie podbić jasność tego koloru, a później delikatnie podciągnąć te krawędzie tutaj, żeby zrobić coś na kształt takiego, ja wiem, udawanego światłocienia może, żeby się wydawało, że ten porost wystaje na krawędziach. On jest dzięki malowaniu wcześniejszemu na krawędziach trochę taki ciemniejszy, tam gdzie niby byłby cień pod nim i to też można ładnie tutaj zasymulować, ale teraz jaśniejszy kolor na krawędziach spowoduje wrażenie, że one się po prostu podnoszą do góry. Może trochę tu w środku jeszcze dam mu lekkiej różnorodności, żeby nie był taki monotonny i nudny. Więc powinniśmy dzięki temu uzyskać jakiś taki w miarę sensownie wyglądający porost. Chociaż tak naprawdę to wypadałoby skopiować porządne zdjęcie, a nie taką byle jaką teksturę, jaką tu znalazłem. No ale dobra, zobaczmy teraz jak to wygląda. Mogę teraz zmienić sobie ten tryb na cokolwiek innego, żeby już nie przeszkadzała mi ta tekstura. I widzę tutaj narysowany porost w formie takiego kwiatka. Dobra, niech on sobie zostanie. Wygląda jak kwiatek na kożuchu tak naprawdę. Więc to co jeszcze powinienem zrobić na tym drewnie tutaj, to dodanie kolejnej tekstury. I tutaj mógłbym napisać takie coś na przykład jak zazielenienie. Ponieważ jeżeli już rosną porosty, to najczęściej drewno nie jest takie całkiem brązowe, tylko ulega stopniowemu wietrzeniu, erozji, rosną na nim jakieś grzyby, kupa różnego organicznego syfu i dlatego drewno robi się trochę bardziej zielone. A więc mógłbym teraz wczytać sobie kolejny obrazek z tekstur. Zobaczmy, który by się nadawał. I jakiś taki zielonkawy mógłbym znaleźć. I widzę, że jeden z tych zielonkawych mógłby być na przykład tu. On jest mały, chociaż jest tak naprawdę duży. Podgląd tutaj jest po prostu pomniejszony, żeby zmieścić całość. To jest tego typu obraz. Jeżeli wyprostuję mu aspekt w trybie stencil, pach, to on wygląda w ten sposób. Jest naprawdę spory. I można wykorzystać ten obrazek właśnie do tego, żeby narysować tutaj jakieś zacieki. Zobaczcie, sam obrazek wygląda w ten sposób. Dobra, więc teraz możemy pomalować troszeczkę zacieków, a więc Ctrl i przekręcam go. Może prościej będzie ustawić mu na przykład 90 stopni. I teraz on jest ustawiony w taki sposób, więc go z Shiftem skaluję. Ustawiam go tak, żeby te zacieki były na wysokości tego porostu gdzieś, na przykład tutaj. I oczywiście powiększonym pędzlem i osłabionym, tak żeby nie był zbyt ostry, delikatnie będę sobie tutaj zaraz spokojnie rysował porost. A więc znowuż ołówek w dłoń i jedziemy. A więc delikatnie kopiuję ten kolor. Powiedziałem porost, a chodzi mi o te glony tutaj. A więc można by było je tutaj w ten sposób namalować. Zobaczmy. Już jest trochę lepiej. Pojawiły się jakieś zielone odcienie. Troszeczkę zabazgroliłem również wygląd tego porostu, ale już trudno. Przesunę teraz się na przykład w ten sposób. Musiałbym to zrobić tak. I tu również możemy podmalować troszeczkę takim zielonkawym przeciągnięciem. Po prostu po to, żeby stworzyć wrażenie zabrudzonego drewna, które w jakiś taki sposób właśnie wygląda. I teraz jeszcze może inny kawałeczek zabrudzenia. Widzę, że z jakiegoś powodu już nie mogę dalej przesunąć tego swojego obiektu. To jest smutne dosyć. Sprawdźmy, może to by było, jakbym ruszył offset na Z. On się już tutaj nie chce przesuwać. Ale możemy go także odwrócić przez Ctrl i spróbować przeatakować z drugiej strony. Więc można by było to zrobić tu, myślę, w ten sposób. O, tutaj podmaluję go tak dość mocno. No i zobaczmy, jak to wygląda. Doszło coś takiego. Ta plama, która tutaj jest, niezbyt dobrze wyszła, ponieważ ona jest taka dosyć jednorodna. A więc mogę teraz zmniejszyć swój pędzel, skalę tego pędzla i spróbować namalować tutaj coś bardziej takiego realistycznego. Oczywiście bardziej jeszcze nadpisują z koloru starego drewna. Teraz miałbym coś takiego tutaj. No i jakby to mogło wyglądać? Przyjrzyjmy się z bliska. Są jakieś takie glony, nie wiadomo co. W ten sposób można się bawić długo i chciałem wam pokazać, że jest taka metoda właśnie na potekturowanie tego ula w taki sposób właśnie, robiąc nowe tekstury dla niego. Więc może teraz szybki rzut na prawo. Weźmy sobie 0. Weźmy sobie również, ustawmy 0 na Z, żeby nie było żadnego zakłócenia. I możemy teraz pomniejszyć troszeczkę ten nasz fragment. Myślę, że w tą stronę. Ustawić go w taki sposób, żeby pasował prawie że dobrze. Może go jeszcze trochę rozciągnę, tak. I teraz mogę po nim przeciągnąć moim pędzlem na przykład raz, drugi raz.
I zobaczcie, od razu mam jakieś takie zabrudzenia wynikające z glonów, które rosną na drewnie. Zrobię to mocniej troszeczkę na górnej krawędzi. Ok, teraz mogę wcisnąć trójkę na przykład, przesunąć swój obiekt, przesunąć swój pędzel na przykład do takiego miejsca i mogę powtórzyć to tak samo na tej górnej części. Dzięki temu dostaję takich jakby zacieków ten mój ul. Tak samo Ctrl 1, żeby tylną stronę sobie ustawić odpowiednio. Mogę również w tej samej skali przesunąć troszeczkę i pociągnąć na przykład tędy. O tak by to można było zrobić. Elegancko. No i zostanie mi jeszcze tylko Ctrl z trójką, żeby ostatnią stronę podłapać i weźmy sobie tutaj tak niewiele tych zacieków. O tyle. Dobra, więc teraz jeżeli wyłączę się już z tego trybu, to mogę zobaczyć, jak wygląda cały mój elegancki kawałek tekstury, ula. I to jest unikalna tekstura, która pasuje tak naprawdę do tej przykrywki. Ona wygląda teraz jak rzeczywiście jakaś taka starsza, na pewno nie tak świeżo jak ostatnio. No i teraz tak, co dalej z tym zrobić? Załóżmy, że spędziłem cały dzień na pracochłonnym malowaniu i wyszedł mi taki ekstra elegancki stary ul. No i dobra, i co teraz? Następny krok, który jest bardzo ważny, ponieważ pozwoli mi zachować całą moją pracę, to jest zapisanie tej tekstury. I teraz teksturę normalnie możemy zapisać w edytorze UV w taki klasyczny sposób. Zobaczmy, tu jest to moje UV Editing, tu mam edytor UV. To jest ta moja pomalowana tekstura, a więc widać tutaj, jak wygląda ten kwiatek, śmiesznie trochę. Jego rozdzielczość tutaj również została trochę ograniczona. Tak jest ok. Tutaj widać rozwinięcia, które pomalowałem. Widać górną płaszczyznę połączoną razem z dolną. No więc to wygląda na całkiem spoko teksturę, która jest unikalna. Nie ma drugiej takiej na całym świecie. Założę się, chyba że zrobicie kopię. I teraz tą teksturę musimy zapisać. Ona tutaj ma image z gwiazdką, to znaczy, że nie jest zapisana. Mamy różne sposoby. Albo zapakujemy ją jako PNG i ona będzie wpakowana w plik Blend i nie będzie miała postaci swojej na dysku nigdzie jako obrazek, ale będzie w Blendzie. Więc można będzie jej używać do teksturowania i do wypakowania ewentualnie. Albo pakujemy po prostu jako image i ten format, który jest, zostanie zachowany. Albo zapisujemy kopię, albo zapisujemy jako image. To jest klasyczny sposób. I tak się nieraz robiło. Inny sposób to jest użyć menu File, a później External Data i automatycznie pakuj do pliku Blend. Wtedy wszystkie obrazki, które są w Blenderze, będą pakowane do pliku Blend. Tekstury i różne inne rzeczy. Oczywiście plik Blend będzie wtedy większy. A więc będzie trzeba ściągać z internetu więcej. Ale w tym trybie malowania tekstur, w którym byliśmy przed chwilą, tutaj w default, tu gdzie jest Texture Paint, mamy także narzędzie, które pozwala zapisać od razu wszystkie pliki. I te wszystkie pliki możemy zapisać korzystając z tych slotów tutaj. Zobaczcie, jest tutaj coś takiego. I teraz jestem w trybie malowania na materiale, co oznacza, że maluję rzeczywiście prawdziwy materiał, który mam tutaj. Ok? To jest ten materiał. Ten materiał nazywa się drewno 001. Gdybym miał inny materiał albo inne warstwy tekstur, może by ich tu przybyło. Mogę także malować po plikach, wybierając stąd image. Ale image wtedy muszę wybrać sobie już z konkretnych imidżów, które tutaj mam, więc zostanę w tym trybie materiał. I teraz mogę nacisnąć na guzik Save All Images. Ponieważ zmodyfikowałem tak naprawdę tylko swoją oryginalną teksturę zrobioną w edytorze UV, włączmy sobie edytor UV tutaj bardzo szybko, to ta tekstura powinna zostać zapisana. Możemy sprawdzić to. To jest drewno 001, więc spróbujmy zapisać te obrazki. Naciskam Save All Images. Pach. No i co? Jak widać, mam tutaj niewłaściwą ścieżkę. Okazało się, że ten obrazek nie został zapisany. Prawdopodobnie dlatego, że nie została dla niego określona ścieżka przy jego zapisie. Jeżeli go będę chciał obejrzeć, na przykład tutaj, tutaj również ta ścieżka nie jest w żaden sposób ustawiona. Jeżeli będę miał edytor nodów i zobaczę sobie ten obrazek tu, tutaj również nie ma żadnej sensownej ścieżki. Jeżeli otworzę sobie tutaj ten panel w edytorze nodów, tutaj również nie ma ścieżki. Blender nie wie, gdzie zapisać ten obrazek i stąd pojawiło się to ostrzeżenie. W związku z tym pierwszy raz, jeżeli korzystam z tego typu metody zapisu, to muszę ten obrazek zapisać i tak samodzielnie jako image. I zrobię to zapisując to po prostu w teksturach jako drewno 001. Może być PNG, będzie bezstratnie wtedy. Oczywiście zaznaczam kompresję, znaczy włączam kompresję 100%, jak największą, to jest format bezstratny i zapisuję go jako 16-bitowy plik PNG. Nie musi być przezroczystość, więc RGBA nie muszę zaznaczać. I tyle. Jeżeli to zapiszę, to w tym momencie ten obrazek będzie zapisany. Został zapisany, znikła gwiazdka stąd. Jeżeli teraz zrobię Save All Images, to ten błąd się już nie pojawia, a moja tekstura została zachowana.
I teraz, jeżeli mamy już taką teksturę, wystarczy wcisnąć znak dzielenia, aby wyjść z trybu, w którym byłem poprzednio, z trybu lokalnego widoku. Mogę wrócić do trybu obiektowego, no i mogę przesunąć sobie ten dekielek na jego stare miejsce, czyli tam, gdzie on stał. To jest, staje się gdzieś tutaj. O, no i teraz pozostaje zrobić tylko całą resztę ula, czyli te wszystkie pozostałe segmenty również można pomalować. I podczas malowania pamiętajcie, że warto zrobić zacieki pod nimi, czyli na przykład w tych miejscach, gdzie powinno być troszeczkę więcej wody spływającej po ściankach, tu mogą być zacieki. Jest także często tak, że tego typu drewniane konstrukcje, jeżeli byśmy popatrzyli na przykład na rysunki referencyjne, które gdzieś tutaj mam, więc je może wyświetlę, weźmy sobie Hive i tutaj jest Ref. Tutaj mam kilka referencyjnych obrazków związanych z ulami. Warto też pamiętać o tym, że drewno często jest ciemniejsze na samym dole, a jaśniejsze na górze, więc tutaj pod tymi listwami drewno często jest bardziej suche, a moknie dopiero niżej, więc ciemniejsze mogłoby być niżej. I to widać z tych referencji, zaraz spróbuję je wyświetlić. Więc tutaj mamy takie zwykłe ule stojące na jakiejś polance. Widać, że są zbudowane z różnych segmentów w różnym wieku. Nikt się nie przejmuje za bardzo estetyką, a szkoda trochę. Tutaj mamy jeszcze inne ule tego samego typu. Widać, jak wyglądają. Można sobie na nie popatrzeć. Te referencje oczywiście łatwo znajdziecie na Google, wpisując po prostu ul albo szukając czegoś takiego jak hive. To jest angielska nazwa ul. Tu widzimy, że drewno jest troszeczkę ciemniejsze na dole. Jest bardziej zużyte, bardziej wyblakłe. Ma mniej pomarańczowego. I widać też, że jest jaśniejsze w tej dolnej części, tam gdzie bardziej mokło, gdzie bardziej operowało na nim słońce. Tutaj mamy już bardzo stary ul, chociaż był pomalowany. Widzimy, że stare drewno jest w ogóle pozbawione koloru, jest brązowo, takie szare. No i to jest również wskazówka, jak malować nasze tekstury. I tu mamy zestaw całkiem starych uli i piękne porosty, porastające sklejkę tutaj. Ponieważ to nawet nie zostało zrobione z deski, tylko z takiej ordynarnej sklejki, jak mi się wydaje. Może to jest właśnie deska. Tak, to jest deska akurat, więc całkiem spoko. No i cóż, ten ul wygląda elegancko na dosyć wiekowy. Takie właśnie coś powinniśmy starać się uzyskać. Przy okazji widać, że tutaj z boku wystaje całkiem nowy ul, który wygląda bardzo podobnie do tego, który wcześniej modelowaliśmy i teksturowaliśmy przy pomocy osobnych desek i rozwinięciu V tych prostych. To, co będzie trzeba później do tego ula dodać jeszcze, to na przykład rysunek blachy na denku, ponieważ zwykle pokrywa ula nie jest z surowego drewna, tylko jest obita blachą, aby nie ulegało to drewno korozji. No i warto sobie na takie referencje po prostu popatrzeć. Tu jest całkiem nowy ul z wcięciami, troszeczkę inny styl, ładny daszek zrobiony, więc spoko. Tutaj jeszcze inne ule też z daszkami, wyglądają trochę jak psia buda. Nie wiadomo, dlaczego to są takie dwie świeże deski przybite. Może dla pszczół, żeby umiały odróżnić. No i jeszcze plan, który mi się tutaj załapał. Więc kilka tych referencji, mam nadzieję, że będą pomocne. A tymczasem cóż, zostawiam Was z całą resztą roboty do zrobienia. Ten ul może zapiszę. Chociaż, owszem, zapiszę go sobie, dlaczego nie, Ctrl-S, ale nie dam go do tutoriala, dlatego że tutaj są tekstury, które w zasadzie chyba nie powinny być dystrybuowane w takich gotowych projektach. Więc cóż, życzę udanej pracy nad ulem, no i do zobaczenia.